Koncert zespołu Brat Hanki w Kościele Ewangelickim w Pszczynie i to nie jeden, a dwa odbędą się 6 stycznia w Święto Trzech Króli. Możecie usłyszeć najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki oraz nasze największe przeboje. Tak to bardzo gorąco zapraszamy do współpracy. Obydwa koncerty organizowane są w ramach pomocy Hospicjum Świętego Ojca Pio w Pszczynie. Pieniądze zebrane z biletów cegiełek, które można kupić w siedzibie Hospicjum oraz na pszczyńskim rynku, będą przeznaczone na działalność Hospicjum i zapewnienie opieki nad pacjentami. Codziennie człowiek zabiegany, tak więc nie ma czasu na niesienie tej pomocy, a tutaj możliwość wykorzystania okresu świątecznego do tego zorganizowania czegoś, co poprawia naszą kulturę, zobaczenia znanego zespołu w malowniczym mieście, w malowniczym kościele, wnętrzach kościoła, tak więc chcemy pomóc po to, ażeby hospicjum funkcjonowało należycie, ale jednocześnie jakby tak, może chcemy takiego kredytu, żeby nigdy nie potrzebować pomocy tego hospicjum. Hospicjum Świętego Ojca Pio od grudnia tego roku ma swoją nową siedzibę. Do tej pory pracownicy i wolontariusze prowadzili tylko hospicjum domowe. Od stycznia pacjenci będą mogli korzystać z tego budynku. Tutaj będzie nowa grupa osób chorych, również z różnymi chorobami współistniejącymi, ale w lepszej kondycji, takiej, która pozwoli, żeby mogli skorzystać z różnego rodzaju zajęć, terapii, fizjoterapii, takich, które by jakość ich życia podnosiły, poprawiały lub przynajmniej utrzymywały na określonym poziomie. Obecnie Hospicjum Świętego Ojca Pio ma pod opieką około 120 osób. Większość z nich to pacjenci z nowotworami, ale pomoc zapewniona jest również pacjentom z innymi schorzeniami, będącymi w ciężkim stanie.